To widzisz, tutaj pokazują, jak nabijać kulki, że trzeba wcisnąć ten przycisk i wtedy trzeba nabijać. A to widzisz, to jakbym przeczytał wcześniej instrukcję, to bym wiedział. No. A nie tak. A, i nie uderzać, jak wpinasz magazynek, bo mogą kulki wylecieć. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jest sobota i pogoda jeszcze na mnie nie zaczęła padać figli, chociaż jak patrzę w górę, to zaraz będzie padać i pewnie zaraz będziemy wyciągać jakiś, powiedzmy, parasol albo coś, bo no, chciałbym dzisiaj nagrać trochę filmów, a może nam zaraz po prostu padać na głowę. Tak czy inaczej bierzemy się za nagrywanie, bo roboty jest sporo i lecimy w tej chwili z recenzjami. Nagrywamy w tej chwili drugi filmik, a nawet powiedzmy, że trzeci, ale tak? I jest to recenzja. Jest to recenzja repliki, na którą rzuciło się dość sporo widzów, bo była to replika, na którą zbieraliśmy na dotacjach na streamach. I jest to TAK 41 w wersji A, czyli ta wersja ze składaną aluminiową kolbą. Model, który mi osobiście się ze wszystkich taków podoba najbardziej, z małym minusem, ale zaraz do tego przejdziemy. Zobaczmy, co mamy w pudełeczku. Pudełeczko otwiera się bardzo wygodnie. Mamy tutaj uchwyt oczywiście transportowy i zaznaczam, uchwyt nie jest na środku kartona, ale jest w środku ciężkości kartona. Więc moim zdaniem bardzo fajne. Pierwszy raz spotykam się, że ktoś pomyślał o tym w ten sposób, mimo że repliki bardzo często są źle wyważone, a i tak zawsze uchwyt jest na środku. Tutaj perfekcja. Wow, nie spodziewałem się takiego, powiedzmy, dbania o detale, choćby transportowe. No i otwieramy kartonik. I pierwsze co... Mamy wytłoczkę, taką, żeby nam tam nic nie latało. Czekaj, bo to jakieś igły od testów. Tak, mamy wytłoczkę, żeby nam replika nie latała po całym kartonie luźno. Dalej. Dalej mamy coś po francusku. Replika jest kupiona z PowerSixa, więc obstawiam, że stąd język, w jakim to jest opisane. Nie pani mają ani słowa. Nie wiem. Leci dalej. Dalej mamy instrukcję. TAK 41 User Manual, kolorowa, ładna, z opisanymi wszystkimi feature'ami, co znajduje się w kartonie, część A, część B, jak składać to składać kolbę, jak nabijać kulki. To widzisz, tutaj pokazują, jak nabijać kulki, że trzeba wcisnąć ten przycisk i wtedy trzeba nabijać. A to widzisz, to jakbym przeczytał wcześniej instrukcję, to bym wiedział. No. A nie tak. A, i nie uderzać, jak wpinasz magazynek, bo mogą kulki wylecieć. Więc instrukcja, przyznam się szczerze, dość pomocna, bo tu jest nietypowy magazynek, który podaje kulki do przodu, nie do góry. I faktycznie łatwo spowodować, że te kulki z niego wylecą, co ja dzisiaj zrobiłem, a kulki, jak używamy ciężkich i niebiodegradowalnych, to jest po prostu drogo. W ilu językach? Mamy to chyba w kilku językach. Nie, to jest wszystko po angielsku. Wszystko mamy po angielsku, wszystko ładnie opisane, mamy jak regulować chopka. Mamy też informacje, co możemy wymieniać w replice. Mamy, że komory są AEG, GBB, że są inne magazynki, że można inną, że można przełożyć dźwignię przeładowania na lewą i prawą stronę, bo jest to też replika, która od razu w stoku przyjmuje, jest powiedzmy leworęczny friendly, więc od razu, jeżeli ktoś szuka repliki dla leworęcznego, to taki naprawdę spoko polecam, że mamy regulowany spust, że mamy różne fronty. Co prawda, przyznam się szczerze, że ten front mógł być dłuższy. Tak czy inaczej, instrukcja i taki ogólny opis, naprawdę moim zdaniem bardzo fajna, bardzo bogata i ładna, po prostu ładna. Robi dobre wrażenie. Dalej mamy dwa imbusy, z tym, że jeden imbus na dole ma dodatkowo gwint. Jest to gwint, o ile pamiętam, który wkręcamy w prowadnicę, podparcie prowadnicy sprężyny, żeby móc ją wyciągnąć i w ten sposób odblokować cały cylinder. Więc dwa narzędzia potrzebne do rozkładania i naszyweczka TAK 41A i to tyle. Potem już mamy replikę, co prawda replika jest od razu z wpiętym magiem. Zanim jeszcze przejdziemy do samej repliczki, to jeszcze powiemy co nieco o magazynku. Magazynek fajny, dużo większy niż standardowe magazynki w TAK 41. Co prawda, o ile się nie mylę, standardowe magazynki też tutaj pasują. Więc też jest opcja używania standardowych, a te są po prostu powiększone, troszkę dłuższe, wyższe, żeby ta replika troszeczkę inaczej wyglądała. Ja go sobie na razie odłożę na bok, wyjmiemy repliczkę i zaraz do niej sobie przejdziemy. Repliczka, jak po wyjęciu w pudełka, prezentuje się w ten sposób i ma złożoną kolbę. Od razu przejdziemy do składania kolby, bo jest to dość fajny feature.
I powiem szczerze, ma to taki fajny feeling, bo jeżeli złapiemy karabinek, tu jest dźwignia od zwolnienia kolby. To możemy zrobić coś takiego. Fajne. Powiem szczerze, bardzo fajne. Natomiast jak chcemy złożyć kolbę, mamy przycisk tutaj, pod kciukiem, na środku, nad chwytem pistoletowym. I kolba jest złożona. Chodzi to bardzo fajnie i co ciekawe, teraz jeszcze raz, pyk, ta kolba nie ma luzu. Mimo, że jest składana, to tutaj nie mamy żadnego luzu. Wszystko siedzi idealnie sztywno, czego nie mógłbym na przykład powiedzieć o RS-ie, którego miałem, MSR-ze, bo tam ta kolba niestety w stoku przed moją przeróbką niestety latała. Był tu taki luz i był dość irytujący. Więc tutaj tego w ogóle nie ma, kolba jest sztywna, znaczy sama kolba, bo już stopka niestety z przyczyn takich, że jest regulowana, już odrobinę luzu ma. Ale jak zwykle zaczynamy od przodu. Z przodu mamy oczywiście osłonkę i pod osłonką mamy gwint, to jest chyba 22 mm, czyli ten standardowy gwint Silverbacka do ich tłumików dedykowanych. I jest to gwint, który też znajduje się na ich tłumikach płomienia. Niestety, jeżeli chcielibyśmy tutaj założyć tłumik płomienia, ten taki fajny i na niego tłumik, no to niestety tutaj nie ma takiej możliwości, trzeba by kombinować z jakimiś adapterami, żeby to tak zrobić. Na końcu, po zdjęciu kapturka, widać od razu gumowy stabilizator lufy na samym końcu, który stabilizuje nam lufę zewnętrzną, znaczy lufę wewnętrzną w lufie zewnętrznej. Więc to pierwsze, co widzimy. Dalej oczywiście mamy lufę zewnętrzną, aluminiową i jest to niestety dość cienka rurka, taka dość klasyczna, jak to w dzisiejszych czasach w większości replik snajperskich. Co prawda ona jest dość fajnie wykonana, nie jest może tak cienka jak w Tokio Marui, w VSR-kach, dziesiątkach czy coś, no ale to jest rurka, to nie jest lite, grube czy coś, to jest delikatne, więc niestety pod tym względem rewelacji nie ma. Aczkolwiek no i tak grubsze niż VSR, jak już wspomniałem. Dalej na lufie mamy regulację hopka. Tak samo jak w klasycznych takach, w tych poprzednich, mamy po prostu kółko regulacji. Jest to coś w rodzaju TDC, znaczy to jest TDC tak naprawdę, w pełni działające. I działa naprawdę fajnie. Dzisiaj to regulowaliśmy, działało to naprawdę zadowalająco. Ogólnie hopek w stoku chodzi bardzo fajnie. I te kółko regulacji jest ok. Co prawda, tutaj od razu takie zaznaczenie, ono klika. Tylko, że ten klik jest czasami za rzadko i przy ciężkich kulkach, jak chcemy bardzo precyzyjnie ustawić hopa, to chłopaki od nas marudzili, że w takach mogłoby być tych kliknięć więcej. I tak wie chyba o tym, bo nawet wypuścił dedykowany zestaw upgrade'ujący tą regulację, gdzie mamy zamiast chyba 50 punktów mamy 200. Czy jakoś tak, ale jest, te kliknięcia są dużo gęściej, dużo częstsze, więc można dużo dokładniej sobie ustawić tego hopa, dalej zachowując te klikanie. Bo chłopaki, żeby powiedzmy mieć bardziej precyzyjną regulację, wymontowywali ten element, który tu klika, po to, żeby to kółeczko chodziło płynnie, bez żadnego dodatkowego klikania i wtedy można było bardzo dokładnie ustawić tego hopa. Tak dosłownie pomiędzy tymi kliknięciami. I to było spoko. Przechodzimy sobie do obudowy zamka, można tak chyba to nazwać. Na górze mamy oczywiście RIS pełny, bez żadnych wycięć, co jest bardzo fajne, bo bardzo często w wielu snajperkach mamy tu kawałek RIS-a, tu kawałek RIS-a. I co najgorsze, jeżeli mamy jednoczęściowy montaż, to albo wychodzi, że ta odległość jest za duża, miałem taką sytuację, a w drugim miałem problem taki, że mimo, że moja szyna była odpowiedniej długości, to nie zgrywały się zaczepy między sobą. Było na tej zasadzie, że tak jakby były przesunięte o pół centymetra szyny RIS względem siebie. Jeżeli mieliśmy szynę, której montaż tu jest przewidziany pod konkretną odległość klasycznej szyny, to po prostu było tutaj słabo. Zrzucać. Tak. Tarkov Powers, no. Dobra. I komorę zamkową mamy w sumie omówioną, a poza jedną rzeczą, tutaj mamy wygrawerowane dość głęboko tak 41, żeby każdy wiedział, z czym się bawimy. I tutaj też mamy tak 41 i numer seryjny. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości. I co tu jeszcze możemy powiedzieć? Mamy zamek. Zamek mamy oczywiście z fajną, dużą, wygodną dźwignią przeładowania. Naprawdę wygodną. I co fajne, tą dźwignię przeładowania możemy praktycznie w stoku przerzucić sobie na drugą stronę.
Nie wiem, czy będę to pokazywał dalej na filmie, ale jest to do zrobienia bardzo prosto w warunkach domowych z użyciem najprostszych narzędzi, więc jeżeli ktoś jest leworęczny, to ta replika naprawdę bez żadnego problemu. Coś dużego tam musi lecieć. To brzmi jak manewry jakieś. Nie wiem, czy to będzie słychać na filmie, bo coś nam tam huczy bardzo wysoko. Nie za bardzo widać co. Ale to nie brzmi, że ktoś przeleciał i poleciał, nie? Tylko tak jakby tam jakieś manewry były dokonywane na dużej wysokości. Dobra, chyba odlatuję. Jeżeli chodzi o dźwignię, super. I to jest już fajny bonus, że możemy sobie przerzucić. I dodatkowo przeładowanie jest mega płynne. Mega przyjemne, mega płynne. Nawet te zamykanie ma z takim wyraźnym klikiem, bardzo przyjemnym. Powiem szczerze, chodzi to rewelacyjnie. Pod tym względem jest naprawdę super. I to by było tyle, jeżeli chodzi o sam zamek. Części i tak dalej będę pokazywał Wam, jak będziemy replikę rozkładać, a w tej chwili lecimy do łoża, czyli do dolnej części. I od przodu, jak zwykle, lecimy. Z przodu mamy dwa gniazda QD, tutaj. Oczywiście łoże jest kompozytowe, cały dół łoża jest kompozytowy. Troszkę szkoda, bo nie obraziłbym się za aluminium, ale jest jak jest. I mamy z przodu dwa kudeki, oczywiście to są inserty chyba stalowe, więc nie ma problemu, nie rozpadną nam się. Dalej mamy już metalową szynę w systemie M-Lock. Na dole mamy trzy gniazda, po bokach mamy po cztery gniazda, więc też spoko. I oczywiście tutaj na body mamy też oznaczenie loga M-Lock, czyli legitne oznaczenia, czyli na pewno akcesoria będą pasować, nie będzie z tym problemu. Więc też super. Co więcej, tutaj, ja nie wiem, czy będziecie to widzieć na filmie, tutaj w środku widać taką łódkę, która podaje kulki od magazynka do komory hop-upu, bo komora hop-upu jest w tym miejscu, natomiast magazynek, co mi się bardzo podoba, wpina się tam, gdzie powinien, czyli pod zamkiem. I dlatego tutaj, w tym miejscu, tak samo jak w MSR-ze, w tym o tutaj, jest poprowadzona taka łódeczka, przez którą idą kulki do komory. Ma to jedną wadę, ponieważ magazynek jest pusty, a tam są kulki. I jakbym bardzo chciał, to ustawiając replikę w ten sposób, jestem w stanie ją nabić, mimo że jest bez magazynka, i strzelić. Na to radzę zwracać uwagę, bo nawet w takiej sytuacji może być to jakiś problem i warto o tym pamiętać. Ta sama sytuacja co w MSR-ze. I warto mieć dlatego ochronę oczu i nie celować w monitory. To jest jedyna opcja chyba, żeby utrzymać długi cylinder z dużą pojemnością powietrza, czyli musimy gdzieś go upchnąć, czyli musimy komorę dać tutaj, a magazynek, żeby znajdował się tutaj, a nie jak w VSR-kach, że mamy magazynek tutaj, czy w M24, bo osobiście tego rozwiązania nienawidzę, że mamy magazynek tutaj z przodu. Nie podoba mi się to, strasznie mnie to... mi to przeszkadza. Dalej, jak już mówiłem, mamy gniazdo magazynka. Gniazdo magazynka w prawilnym miejscu, zaraz przy spuście, nie gdzieś z przodu. Tak, magazynek wypinamy naciskając tutaj z tyłu. Magazynek wychodzi pod kątem. To już jest poprawiona wersja taków, więc nie ma problemu z wyłamywaniem zaczepu tej łódeczki, bo wcześniej był z tym problem, pierwsza seria to miało, Ja o tym mówiłem na recenzji repliki Sławka, który dostał od razu w zestawie dodatkową łódkę, żeby wymienić, bo oryginalnie magazynek trzeba było wstawiać równo. Musiałeś go wstawić równo i wtedy dopiero go zapiąć. W tej chwili magazynek najlepiej wstawić pod kątem i wtedy zatrzasnąć i nie ma problemu z awariami. Dalej mamy spust i co ciekawe, tutaj spust mamy dwie regulacje na nim. Możemy sobie regulować drogę spustu oraz jego opór. Regulacja działa przyzwoicie, żadna to też, ale to nie jest, Bóg wie co, nie jest to spust falny, ponieważ dalej mamy tutaj dość specyficzną sprężynę, nie mamy tulu przekładni, co jest zazwyczaj w palnym, porządnym spuście w karabinie snajperskim, ale regulacja jest i przyznam się szczerze, nawet w stokowym ustawieniu spust działa bardzo przyjemnie, jest dość krótki. Przynajmniej ten ruch do ściany tak zwanej mam, nie wiem, 3 mm, 2 mm, dość krótki. I potem mam ścianę i ściana jest bardzo przyjemna. Nie jest twarda, nie jest ten, ale wyczuwalna. Naprawdę moim zdaniem bardzo przyjemnie się to ustawia. To są standardowe ustawienia. Dalej mamy oczywiście tutaj blokadę spustu. I blokada spustu jest w trzech miejscach, żeby nie było. Bo mamy od Waszej strony blokadę, przód, tył. Zaraz przy spuście, przy palcu.
wskazującym, czy tam dla przy kciuku dla leworęcznego. Mamy tak to samo z drugiej strony, w tym samym miejscu. Pyk. Możemy sobie blokować. Ale jakby tego było mało, mamy blokadę też na górze, zaraz za zamkiem. Więc metod blokowania spustu jest bardzo dużo. Więc bardzo fajnie, pozytywnie. Co więcej, na końcu jeszcze body tutaj pod tymi za bądź pod blokadami mamy też gniazda QD. I z jednej, i z drugiej strony. Więc bardzo fajnie. Dalej mamy, jak już pokazywałem, przycisk od składania kolby. Dalej już mamy samą kolbę. I samo to gniazdo trzymania kolby jest już metalowe. A, jeszcze jedna rzecz. No dalej mamy chwyt. I chwyt jest taki dość pionowy, podobny do M-kowych, ale dużo węższy. Jest cieniutki. Chyba tak jak w palnych M-kach. I powiem szczerze, dla mnie jest ciut mały. Wolałbym większy ten chwyt. Ręka mi się prawie schodzi. Nie jest może źle, ale nie obraziłbym się za większy. Jestem ciekawy, czy dałbym radę kupić M-kowy chwyt, na przykład palny, i zamienić go. Bo on też jest montowany tutaj od dołu na śrubę, ale nie jestem pewien, czy te wszystkie tutaj montaże są takie same jak w klasycznej M-ce. Wyglądają podobnie, ale pewny nie jestem, więc to jest do sprawdzenia jeszcze. Może gdzieś poczytam, może znajdę informację, jeżeli doczytam, to napiszę o tym tutaj. I dalej, jak już mówiłem, przechodzimy do kolby. Sama dźwignia łamania, tutaj ten element dźwigni, to wszystko jest metalowe. I to jest stal. To nie jest aluminium, to jest po prostu stal. To jest solidne, naprawdę robi dobre wrażenie. Dalej, główna ta rura, na której opiera się cała kolba, też jest metalowa. Co prawda, to już jest aluminium, ale jest to na tyle solidne, że też raczej nie złamiemy tego niechcący. To musielibyśmy się prawdopodobnie naprawdę przyłożyć. I na tym mamy też naszą dźwignię do składania. O, tutaj z tej strony, od waszej strony jest zaczep, który zahacza się tutaj o ten zatrzask przy dźwigni. To jest oczywiście metalowe, tutaj też mamy stalowe zaczepy. A z drugiej strony mamy dźwignię na sprężynce, którą odciągamy, żeby zluzować. I dalej, na samej kolbie mamy regulację podparcia, czy tam raczej regulację baki policzkowej, góra-dół. Żeby ją odblokować, mamy tutaj takie pokrętło. Jak je zluzujemy, to możemy sobie to podnieść, możemy wtedy sobie docisnąć, dokręcić i to się blokuje. Powiem szczerze, jedyne co zauważyłem, to ze względu na samą konstrukcję tego i ten kompozyt, to jestem w stanie to złożyć nawet jak jest dokręcone. Co prawda pewnie jakbym na siłę to na chama dokręcił, to się nie złoży, ale trochę się boję, żeby gdzieś tutaj nie urwać gwintów, bo autentycznie gwintów, albo żeby tego nie zmiażdżyć, bo ten plastik jest trochę taki śliski i przez co, mimo że ja to mocno dokręcam, dalej jestem w stanie to siłowo po prostu ścisnąć. Znaczy, nie sądzę, aby to się mogło złożyć, jak ktoś się policzkiem do tego dotknie, ale jak ktoś przywali z całej siły, to po prostu się zsunie. Dalej, pod baką policzkową mamy oczywiście znowu kudeki i też z obydwu stron, lewa, prawa. Oraz pod spodem mamy znowu pierścienie do regulacji już długości kolby. Pierścienie mamy dwa, które kontrujemy względem siebie, tak żeby nam się, broń Boże, tutaj nie zsuwała i nie rozsuwała kolba. I to jest bardzo solidne. Tutaj, co bym nie robił, to nie jestem w stanie tego siłowo złożyć, ale mamy jeszcze jedną regulację, bo sama stopka daje nam jeszcze możliwość regulacji góra-dół. Bardzo wygodna rzecz. Niestety, tak samo jak tutaj ta baka, a nie. Regulacja jest niby tak samo rozwiązana, ale tutaj trzyma dużo lepiej. Nie jestem w stanie tego przesunąć, jak już ustawię. I ten element, jak baka policzkowa i tutaj ten element przesuwany od stopki kolby, który regulujemy sobie góra-dół, już są elementami kompozytowymi, plus sama stopka jest zrobiona z gumy. I powiem wam szczerze, jak sobie to ustawiłem w domu z lunetą, bo już tam luneta jakaś była, nie? To powiem szczerze, dobranie sobie tego wszystkiego pod przynajmniej moją posturę, moją wygodę, naprawdę było spoko. I naprawdę mi się z tego strzelało bardzo fajnie dzisiaj. Jedyne co, to tak, do tego troszkę brakuje fajnego dwójnogu jeszcze. I zastanawiam się, jakby się z tego strzelało z chwytem przednim, pionowym. Takim skośnym, jak ja używam. Mogłoby być niegłupie. Jedyne co, to nie wiem, czy ten magazynek by nie przeszkadzał, ale
byłoby to wygodne, więc naprawdę dość pozytywnie patrzę w przyszłość. No i co? Chyba powiedziałem wszystko, co miałem. Replika, jak już wspominałem, jest kupiona z donate'ów ze streamów. I na tych streamach teraz też zbieramy na to, żeby tą replikę troszeczkę drapnąć, bo plan zakłada wydłużenie tej lufy, bo to jest to, co mi się nie podoba. Lufa jest naprawdę krótka, jak widzicie. Ja potem będę mierzył, jaka tu jest lufa wewnętrzna. Jak już będziemy replikę rozkładać, to Wam to wszystko ładnie pokażę. Ale ja chciałbym, żeby ta lufa była dłuższa. Żeby to była lufa rzędu 500 coś, bo to jest chyba 330, jest 400, jest 500. Więc dać troszeczkę dłuższą lufę i jeszcze tłumik i to by dodało tej replice takiego troszkę wyglądu moim zdaniem. Bo tak jak ona jest składna i fajna, tak długość tej lufy mi się po prostu niekoniecznie podoba. Nie jest w moim stylu. Przywykłem do replik długich i taka zwarta snajperka niekoniecznie mi się podoba, więc to będziemy edytować. Więc ta replika przejdzie jakąś drobną modyfikację. Ja nie będę tutaj bardzo dużo zmieniał. Pomyślę nad zmianą samego, powiedzmy, cylindra. Cylindra nie, ale ewentualnie tłoka na ten ze zmienną masą dedykowanym do taka. Albo może pójdziemy w Minecrafta. Tego jeszcze nie podjąłem decyzji. Zobaczymy. Postaram się to wszystko oczywiście Wam pokazać na jakichś dodatkowych filmach, które sobie potem będziecie mogli zobaczyć i czegoś się dowiedzieć. No i cóż. Skończyliśmy mówić o częściach zewnętrznych, to lecimy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Jak widzicie, jesteśmy w warsztacie, więc będziemy rozbierać silverbacka. Zaczniemy od usunięcia tej trytytki, która mnie osobiście bardzo drażniła na recenzji. Do silverbacka dostajemy w zestawie, no tutaj leżą, takie narzędzia. I planuję z nich skorzystać, ponieważ, no nie ukrywajmy, ułatwią mi rozbieranie i spróbujemy użyć po prostu ich narzędzi bez dodawania moich, więc czy to jest kompletny zestaw? No zaraz zobaczymy. Ja nie chcę rozbierać tego wszystkiego w pył, ale chcę na pewno wyjąć lufę zewnętrzną, wyjąć z niej lufę wewnętrzną, zobaczyć jakie tam są standardy, to ja wiem jakie, ale warto też pokazać, plus wyjąć zespół cylindra i otworzyć go, zobaczyć jak on też wygląda w środku. Nie planuję wyjmować zestawu spustowego, bo jest to rzecz, której się raczej w tych replikach nie wymienia, więc moim zdaniem nie ma sensu tutaj grzebać. Tutaj od razu Wam zwrócę uwagę, że tak jak, nie wiem czy wspomniałem na filmie, tutaj w środku jest taka łódeczka, która idzie wzdłuż do komory hop-upu. Ją tutaj widać. O, widzicie? To tutaj, ten element. On wprowadza nam kulki do hopka. I w nim są kulki. Tutaj na dole mamy taki czerwony przycisk. Jeżeli go wciśniemy, to wyjadą nam kulki na dłoń. Mówiłem, że tutaj troszkę mało miejsca do operowania tą repliką, mimo że wcale nie jest długa. Dobra, nie miałem tego jak za bardzo złapać, ale wcisnąłem przycisk, kulki wyjechały. Trochę mi ich szkoda, bo to drogie kulki są, więc ja je sobie tutaj z powrotem rzucę. Co prawda nie wiem, czy ich użyję, no bo będą trochę zabrudzone. Więc to była pierwsza rzecz, jaką należy zawsze zrobić, usunąć kulki po prostu z repliki. Bo one tam zawsze zostają. Kolejna rzecz, którą chciałbym zrobić, to chciałbym zdemontować lufę zewnętrzną. Do tego użyjemy tego imbusa, który jest w zestawie. Grubszy imbus tutaj ma gwint. Gwint będzie do wyciągania, o ile się nie mylę, prowadnicy sprężyny. Znaczy blokady prowadnicy sprężyny, o tak. A ten druga strona jest natomiast, żeby odkręcić lufę zewnętrzną. O! Tutaj są trzy śrubki. Podobnie jest w SRS-ie. Nie wiem na ile muszę to odkręcać, żeby ją zluzować. O ile pamiętam, to nie za dużo, przynajmniej w SRS-ie. I już w jednym taku też grzebałem, więc to powinno być podobnie. Lufę lekko przekręcamy i możemy ją wyjąć do przodu. I mam wyjętą lufę zewnętrzną. I teraz mamy tutaj widoczną tą łódeczkę odładowania i mamy też widoczny cylinder. I w zasadzie, jeżeli na przykład chcielibyśmy teraz zmienić sprężynę, to wystarczy odkręcić głowicę tutaj i wymieniamy sprężynę. Nie musimy w ogóle cylindra wyjmować z repliki. Ale ja go wyjmę, żeby Wam pokazać go w całej okazałości. Aby go wyjąć, znowu używam tego samego narzędzia. Wkręcamy przed spustem jest gwint. A nie wiem, czy to będzie widać. O, w tym miejscu jest gwint.
który wkręcamy nasze narzędzie. I możemy wyciągnąć bolec, który blokuje nam sira od dźwigni przeładowania, od nie wiem, cylindra czy zamka, jak nazwał, tak zwał. Mamy to wyjęte. I teraz jak spróbujemy wyciągnąć, tak, naciskamy spust. OK. I wyciągamy cały zespół cylindra. Proste, skuteczne, banalne. Co fajne, jeżeli chcielibyśmy od razu przełożyć, ja tego nie będę co prawda tutaj robił, jeżeli chcielibyśmy przełożyć dźwignię na drugą stronę, na lewą, to też jesteśmy to w stanie zrobić tutaj w stoku bez kombinowania, bez przeróbek, bez niczego. Po prostu tutaj mamy wszystkie potrzebne elementy, gwinty i tak dalej, mamy poukrywane tutaj w tym cylindrze, więc po prostu robimy to bez żadnego problemu. I plus musimy też wtedy przestawić o ten element, on jest tutaj wysuwany. Hop. Ja go tam nie będę może całkiem wysuwał, bo on tu jest, się też blokuje. Aha, hop. Ale jeżeli ten element wysuniemy, przełożymy odwrotnie i wsuniemy z powrotem, to on nam da możliwość przełożenia dźwigni przeładowania na drugą stronę. Więc to tyle. Z body odkładam na bok, bo tak jak mówiłem, nie będę zespołu spustu ruszał. Niech on jest jaki jest, naprawdę działa fajnie i te zespoły w Silverbacku nie lecą, więc nie ma co ruszać. I zaczniemy może od samej pneumatyki. I tutaj już niestety będziemy potrzebowali jakiegoś innego narzędzia. Tutaj mamy klucz, o ile się nie mylę. Znaczy tu mamy coś w rodzaju nakrętki, to jest chyba dziesiątka. Tak, dziesiąteczka. Pyk. Odkręcamy. I mamy tak. Aluminiowy cylinder. Ze zderzakiem dość twardym. Nie ukrywajmy. I stalową samym zaczepem. I to jest stalowy element, który jest po prostu nakręcony na aluminiowy cylinder. I to jest pewnie sklejone na gwincie, żeby się nie rozpadało. Jakbyśmy chcieli to rozkręcić, no to widzicie, tutaj mamy heksa, mamy imbus, bardzo duży, jakby nie było. I tu mamy też otwór, który możemy coś włożyć, żeby skontrować i rozkręcić to wszystko. Więc nie ma problemu. Mamy sprężynkę. Sprężynka klasyczna to jest sprężynka, żeby wam nie skłamać, zewnętrznie 12 mm, wewnętrznie 9 mm, czyli te standard APS. Tutaj wejdzie nawet w cylinder, w tłok wejdzie nam ewentualnie nawet grubsza sprężyna, bo nawet 13, jakbyśmy chcieli, więc te grubsze też wchodzą. Dalej mamy prowadnicę cylindra stalową, skręconą na śrubę, prowadnicę sprężyny, przepraszam. Stalową, skręconą na śrubę, rzecz dość prosta. Cylinder jest dość mocno nasmarowany, ja na razie nie planuję tutaj nic zmieniać. Skręcam to sobie z powrotem. No ogólnie w tych replikach, a jeszcze może pokażę głowicę. Głowica stalowa, bez żadnych zderzaków, z jednym o-ringiem tutaj uszczelniającym. Koniec. Cała filozofia. Leci na bok. I teraz zespół lufy. Pierwsze co, to chciałbym odkręcić tutaj ten element. Niestety imbus, który mam w zestawie, nie pomaga odkręcić regulacji hopka. Natomiast chyba pozwoli odkręcić... Nie, też nie pasuje. A nie, pasuje. Czyli samą komorę hopka jesteśmy w stanie odkręcić śrubę na dole, imbusem dołączonym. Niestety regulację pokrętło. Już musimy użyć innego narzędzia, ponieważ nie ma go w zestawie. Hop. Hop. Jak widzicie, dość obficie nasmarowane wszystko. I tutaj jest też taka moja uwaga, bo to, na co ja zwracam zawsze uwagę, ten hopek pstryka. Jak najbardziej, jest to fajna rzecz, ale ze względu na to, że pstryka, nie jest w pełni płynna regulacja. I na przykład dla Sławka, który miał taka, którego ja już wcześniej recenzowałem, mówił, że ta regulacja jest zbyt mało precyzyjna, ponieważ te pstryknięcia są za rzadko. I nie da się ustawić praktycznie pomiędzy pstryknięciami. W efekcie można kupić albo regulację, te pokrętło z większą ilością ząbków, żeby to lepiej chodziło. Nie wiem, czy w zestawie też dostajemy inny element, ten tutaj odpowiedzialny za faktycznie pstrykanie. Ale druga opcja
to jest wywalenie tego elementu właśnie od pstrykania. I właśnie to zrobił Sławek, wywalił ten element od pstrykania, zostały standardowe pokrętło i mówił, że problem tak naprawdę zniknął. Więc to jest też opcja. Dobra. Teraz musimy wyjąć lufę z komorą. I tutaj też taka uwaga z mojej strony. Jak będziecie wyciągać, to uważajcie, bo przy samym wyciąganiu, to co ja miałem problem z pierwszym takim, którego robiłem, tu jest taki czerwony kapturek, powiedzmy, taki grzybek. I on odlatuje, bo jest na sprężynce. On odpowiada nam, o tutaj jak się spojrzymy w środku, za blokowanie kulki, żeby nam nie wchodziła pod cylinder, tutaj, między komora a cylinder. On ma blokować nam kulki, które nam wchodzą przez tą łódeczkę od ładowania. I tam jest sprężynka. Jeżeli wypchniemy lufę i nie zablokujemy, to wszystko wystartuje, tak? I potem jest problem to znaleźć, bo ja tego osobiście nie znalazłem. Musiałem kupić cały nowy zestaw. Hop. O, widzicie? O tym elemencie mówię. Sprężynka. Hop. I teraz już resztę możemy sobie w miarę bezpiecznie wyjmować. O, wyszła. Lufa jest mosiąc, to jest 605, dość ładnie obrobiona, z dość ładną koroną. Na lufie też od razu widzimy, gdzie były stabilizatory, bo to jest miejsce po stabilizatorze. Tu jest drugie i tu jest trzecie. Ponieważ od gumy mosiąc się po prostu odbarwia. I teraz tak, komora jest aluminiowa. Docisk mamy rozwiązany gumki przez tutaj właśnie ten element czerwony. On jest wciskany, ja go zaraz też zdemontuję. I to nie jest taki zwykły jakiś owalny dystanser, tylko to jest taki spłaszczony dystanser, podobny trochę do dystanserów w jakichś maxach, nie maxach, jest kompozytowy. Dociska bardzo fajnie, moim zdaniem. Teraz widzicie, to wszystko tutaj dość fest nasmarowane. Natomiast sama lufa jest trzymana przez dwie śruby. Zaraz je odkręcimy, spróbujemy się do tego dostać. A jeszcze od razu wam tutaj pokazuję, tutaj jest ten element od pstrykania. On w środku ma kuleczkę i sprężynkę, w środku wewnątrz siebie. Ja go na razie zostawiam, na razie mi nie przeszkadza. Ja co prawda nie ukrywam, że planuję po prostu kupić pokrętło z większą ilością regulacji. Z dokładniejszą może regulacją. I teraz próbujemy wyjąć lufę. Do wyjęcia lufy pasuje dedykowany, dołączony do zestawu imbusik. Nie musimy chyba tego całkiem wykręcać. Wkręcamy to było bardzo delikatnie. I teraz wyjmujemy gumkę z lufą. Co fajne, tym razem wyszło to bez problemu. Nie zniszczyłem gumki, co mnie bardzo cieszy, bo osobiście nie mam żadnej na wymianę. W tej chwili czekam na części, więc gumeczka wyszła w całości. Błagam, wyostrz. Tak. Gumeczka jest to 60 od Silverbacka z takim elementem podkręcającym typu jak w MR-hopach, coś takiego. I powiem wam szczerze, że działa to bardzo ładnie. Ja jestem bardzo zadowolony i naprawdę te gumki są rewelacyjne. Jedyna wada to jest to, że nie pasują do klasycznych AEG-owych komór, bo niby to jest system AEG, bo lufa jest AEG, jak zresztą widać, okno, zaczepy AEG-owe typowo. Tak? Gumka też przypomina AEG, ale sam kołnierz tutaj jest inny. I niestety zwykłe, standardowe komory AEG nie przyjmują tych gumek niestety. A szkoda, bo gumki są naprawdę świetne. A przynajmniej tutaj się sprawdzają, bo może być też tak, że na przykład przy lepicy, która ma mniejszy zapas powietrza, czyli na przykład typowy AEG, może być tego powietrza za mało i może to nie działać tak perfekcyjnie, jak działa nam w snajperkach. Ja to sobie pstryknę troszkę smarem, jak widzieliście, żebym jak to skręcę, to żeby mi się to, broń Boże, potem jak będę znowu rozkręcał, nie zablokowało. Taka jeszcze uwaga, tutaj przez dolny otwór widzimy nacięcie na lufie, te, które odpowiada nam, powiedzmy, za trzymanie dobrze gumki. I dzięki temu nacięciu, które tutaj widzimy w środku w otworze, możemy sobie dokładnie ustawić, powiedzmy, tą lufkę w osi komory, żeby się działa idealnie na środku. No i w sumie to chyba wszystko, co miałem tutaj do powiedzenia. Ja sobie to wszystko powolutku skręcam. Nie będę też tych śrub tutaj mocno dociskał, ze względu na to, że i tak planuję to rozkręcać, ponieważ pójdzie nowa lufa zewnętrzna.
tak, to będziemy lufę wymieniać. Pójdzie nowa lufa wewnętrzna. Może zostawimy tą gumkę, ja ją na pewno chciałbym potestować, zanim zacznę ją wymieniać. No i w sumie na pewno będziemy dopasować sprężynę i prawdopodobnie też będziemy kombinować tutaj z pneumatyką, bo ja chcę zmienić zestaw tłoka. Na pewno chcę zmienić tłok, pewnie z prowadnicą i ze sprężyną, bo planuję tutaj zrobić short stroke, czyli żeby naciąganie nie było w pełnym zakresie, tylko żeby było krótsze. Zobaczymy, czy mi się to uda. To tyle, jeżeli chodzi o części wewnętrzne, więc w tej chwili serdecznie zapraszam Was na dalszą część, czyli już na testy, żebyście zobaczyli, jak to strzela sobie w stoku, w tej konfiguracji, jaką mamy w momencie otrzymania tej repliki od producenta. Dobra, no to jesteśmy na terenie testowym i patrzymy, jak strzela tak. Co prawda, jak widzicie, zestaw optyki taki trochę niespecyficzny. Niestety nie mam nic lepszego, co mógłbym tutaj użyć i zamontować kamerę. Po prostu. Więc niestety skład do tego jest strasznie niewygodny, bo ta optyka wymaga, żeby dość blisko oko trzymać. Więc no, jak jest, tak jest, nic na to nie poradzę. Co więcej, kulki używamy 46, bo to najcięższe, co miałem w domu, biodegradowalne. Bo niestety ostatnio z 30 piątkami jest problem i nawet ja zaspałem, bo miałem do odebrania paczkę 45 i się zagapiłem i wróciły do magazynu na imposcie, więc też jest trochę problem. Ale to już tak pomijając, tak, moją powiedzmy nieuwagę. Tak czy inaczej testujemy, jak to strzela kulki 46 Nowricza i zobaczymy, jak to strzela. I zacząłem od 60 metrów, co prawda najpierw chrono, bo ja sam nawet nie jestem pewien, ile to generuje FPS-ów. Oni tu piszą, że mieliśmy 114 metrów na sekundę na kulkach 0,2, czyli co? Nie za 400 FPS-ów? Zaraz zobaczymy, co nam dmuchnie. Dobra, zobaczymy. 46 kulki. 1,59 joula. Hmm? 1,76 joula. 1,76 joula. 1,77 joula. I ostatni. 1,76 joula. Okej. Czyli odpowiednik około 430 FPS-ów. Tylko ten pierwszy strzał jakiś dziwny, podejrzany. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynikało. No ale zobaczmy teraz, jak to będzie strzelało. Zaczynamy od 60 metrów, ale kulki są ciężkie, więc powinny sobie poradzić na ten dystans. Pytanie, czy ja sobie poradzę z celowaniem z tej optyki na tym dystansie. 60 metrów. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie wycisnąć zasięgu na tej lepice w stoku na 46 kulkach. To jest 430 FPS. To jest tyle, ile mniej więcej miała specna, którą przed chwilą testowaliśmy. Chcesz ramię jako statyw? Dołożymy jeszcze ciutkę hopka o dwa kliki, ale na 60 metrów daje się trafić. O, lepiej trafię, co? Kurde, jak to równo strzela. No i po kulkach. I to jest smutne, bo musimy zejść na kulki 0,43. Bo nie mam więcej 46, niestety. Więc troszeczkę zostawimy mocy na stole. I zobaczmy, jak będzie na 40. To mała paczuszka taka, zamknięta. Dobra, mamy wbite 43. Dalej jesteśmy na 60 metrach, zobaczymy, jak polecą na tym samym hopku.
Dawaj. Sześćdziesiąt metrów nie problem. Zobaczmy na 70. Kurde, bardzo przyjemnie się to naciąga. Co prawda, bądźmy szczerzy, mocy tu niewiele, ale naciąga się bardzo, bardzo fajnie. Strzał i hit. Aj. Troszkę zciąga mi w prawo, w lewo znaczy. Ach, trochę niewygodna pozycja do tej lunety, bo zamiast składać się wygodnie z zawartymi, to muszę mieć wyciągniętą rękę. Ach. No tu już niestety mocy trochę brakuje. To jest 70 metrów. Kurde, to powinno dolecieć. Znaczy dolatuje, tylko ciut poniżej krzyża. Spróbujemy jeszcze troszkę hopka dołożyć. No i po kulkach. Dalej nie będę szedł, bo już widzieliście, że było już na spadku. Już trafialiśmy w dolną krawędź celu, albo w ogóle w plandekę pod celem, więc powiedzmy, że nie było rewelacji. No ale to jest full stock 430 fpsów, przyjmijmy odpowiednik, czyli 1,7 joula, tak? 1,70 coś joula. A kulki dawaliśmy bardzo ciężkie i niestety z tymi kulkami już obstawiam, że jak zacząłem mocniej dociskać hopka, to już zaczęliśmy tracić energię. Zresztą może się wbijemy. Dobiłem jeszcze kilka kulek, jeszcze troszkę docisnę hopa. Już tu boję się, że zaraz będziemy tracić dużo energii. Karasz, jakbyś mógł, to podaj mi chrono. Daje się trafić, ale zobaczmy jak chrono, no bo docisnęliśmy troszkę hopka. I nawet nam wzrosły FPS-y, mamy 1,9 żula. A nie, moment, bo to są lżejsze kulki. Tak, 40. Nie, energia ta sama. Więc zachowaliśmy energię tej 1,7 z hakiem, więc tutaj już niestety więcej się za bardzo wycisnąć z tego nie da w stoku. No przydałoby się trochę mocy do tak ciężkich kulek po prostu, żeby je dać ladę też troszkę lepiej podkręcić. Ale nie jest źle, powiem szczerze, i tak jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że na 70 metrów przy tej mocy będziemy strzelać. Chyba, że oni tutaj w ogóle podali stokową moc 114 metrów na sekundę, czyli dużo, dużo mniej niż to, co nam pokazuje. 114 metrów na sekundę to jest praktycznie limit CQB, może ciut więcej. Jeszcze walimy resztę, co tu mamy, nie? I zaraz przejdziemy do podsumowania. I po kulkach. Więc przejdźmy do podsumowanka. Powiem tak, moim zdaniem strzela bardzo fajnie, dużo lepiej niż się spodziewałem na stoku.
To jest kompletny stok. Kompletny stok z bardzo małą mocą, praktycznie szturmową można powiedzieć. I naprawdę sobie radzi. Radzi sobie podkręcać kulki 40 trójki, może leciutko nierówno. To na to zwrócę uwagę, bo faktycznie jedną kulkę mieliśmy troszkę wyżej, jedną troszkę niżej. Teoretycznie 376 FPS. 376. Ok, czyli oni mają 376 według ich pomiaru. No, pi razy oko. Natomiast u nas wyszło odpowiednik około 440-430 w tym przedziale. Więc wynik dużo wyższy niż to, co ma tutaj producent, ale wynika to przede wszystkim z cięższej kulki i Joule Clipa, który jest generowany przez repliki SRS-a, no bo co by nie mówić, znaczy przez repliki Silverbacka, bo co by nie mówić, czy SRS, czy właśnie tak. Znane są z tego, że mają potężną dawkę powietrza i w sumie tam porównanie energii na kulce 0,2, a kulce 0,4 jest po prostu chore. Więc widać, jak to strzela. I tak, moim zdaniem celność naprawdę jest. Zmienić gumkę, taki mam plan. Ja mimo wszystko planuję tutaj dać dłuższą lufę, żeby mi to ładnie wyglądało, bo nie ukrywam, że mi osobiście się z tą krótką lufą średnio podoba. Chyba, żeby tu po prostu założyć tłumik, żeby to troszkę wydłużyć. Bo niestety, zobaczcie, ona odtąd jest tak samo długa, jak od komory zamkowej do końca lufy. I dla mnie osobiście, no mi się nie podoba. Wolałbym z dłuższą lufką to, cudo. I planuję coś takiego zrobić. Planuję to sobie jeszcze dodatkowo drapnąć. Oczywiście dołożyć troszkę mocy, żeby gdzieś tam do tych 3 dżuli się chociażby zbliżyć. Niekoniecznie nawet te 3-4. Nie ma potrzeby tak naprawdę. Obstawiam, że na 3 dżulach, na kulkach 45 spokojnie będziemy tutaj tłuc na około te 90 metrów bez większego bólu. Więc naprawdę bardzo mi to się podoba. I tak jak wizualnie replika bardzo mi się podoba poza długością lufy, tak jeżeli chodzi o pracę, to jest miodnie. Bo to jak ona się naciąga, po prostu masełko, tak? Bądźmy szczerzy, słaba sprężyna, nie? Żadnej tej mocy nie ma. Ale cała praca mechanizmu, rewelacja. I naprawdę to, jak to pracuje, jak to strzela, no po prostu super i ja jestem dziko zadowolony, strasznie mi się to podoba i no nie ukrywam, że może będzie to snajperka, która wreszcie wywoła we mnie to, że będzie mi się chciało pójść z czterotaktem na strzelanie, bo na razie tak sobie, powiedzmy sobie szczerze. No i chyba tym będziemy kończyć. Będziemy to przerabiać, oczywiście o przerabianiu tej repliki będzie filmik, bo ta replika jest kupiona też ze streamów, tak naprawdę z dotacji na streamach. Przycisk taki ładny, aż się prosi, żeby go nacisnąć, nie? Z dotacji na streamach i na streamach też zbieramy na to, żeby ją ciutkę przerobić. I prawdopodobnie ja ją przerobię najpierw na sprężynę, a potem jeszcze wrzucimy tu Minecrafta, żeby zrobić sobie porównanie, jak z tym Minecraftem będzie się to naciągało, chociaż z Minecraftem to będzie w ogóle miód. I co prawda będzie rurka i tak dalej, ale za to powiedzmy naciąganie całego układu będzie rewelacyjnie leciutkie. Więc zapowiada się to naprawdę super. Już nie mogę się doczekać, powiem wam szczerze. I cóż, no i to tyle chyba tym podsumowankiem. No, ja jestem dziko zadowolony, bo strzela to dużo lepiej niż się spodziewałem. Autentycznie spodziewałem się, że będzie gorzej, więc ja jestem happy. Mam nadzieję, że będę się z nią dobrze bawił. Mam nadzieję, że film się podobał. A na teraz kończymy, więc jeżeli macie coś ciekawego do zapytania, sugestie, składajcie może takiego taka i macie na przykład zdjęcia z długą lufą, to dajcie je gdzieś, wrzućcie, czy podlinkujcie, czy coś. Ja z chęcią bym to zobaczył. Z chęcią bym obejrzał, jak to wygląda, jak to się prezentuje, bo mnie kręci taka trójkątna lufa w ogóle. Więc jak macie jakieś sugestie, jakieś buildy, to wrzucajcie w komentarzach. Ja z chęcią rzucę na to okiem. A na tą chwilę dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy się zrzucili na tą replikę, bądźmy szczerzy, gdzieś tam na streamach, w donate'ach. Bardzo dziękuję, jestem naprawdę wdzięczny. Postaram się tą replikę zrobić bardzo fajnie, żeby fajnie strzelała, żebyście byli z niej dumni. I dziękuję też wszystkim oczywiście patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.